Dzień dobry Państwu. Dzisiaj niedziela, 7 dzień stycznia i zapraszam na przepiękny koncert bożonarodzeniowy do kościoła świętego Eugeniusza de Mazenod w Brampton, polskiego kościoła. Gromadzimy się na tym koncercie kolęd. W indeksie kolęd, gdy sprawdzimy, to Polska jest w czołówce pięknych pieśni, które mówią o przyjściu na świat naszego Zbawiciela i Pana Jezusa Chrystusa. Jest to piękna tradycja i głęboka teologia, wyrażona w pięknych słowach, muzyce. Życzę Państwu i samemu sobie, aby ten popołudniowy czas zadumą i refleksją, zatapiania się w tych pięknych treściach był dla nas czasem przemiany serc, aby ta piękna oprawa muzyczna, zarówno instrumentalna, jak i wokalna, przenikała nasze serca, nasze umysły, aby to spotkanie pomagało nam wyjść z tej świątyni przemienionym, odnowionym. Życzę błogosławionego czasu i dobrego, wspaniałego dnia. Szczęść Boże. Thank you.
Szacuje się, że powstała najprawdopodobniej już w XVIII wieku. Dziś jest w repertuarze m.in. takich zespołów jak Alkanowego, Bratanki czy Koles Orkiestra. Dzisiaj wykonamy ten utwór w aranżacji mistrza Mariusza Michalaka oraz jego ucznia Mateusza Nachiewicza, młodego pianistę zespołu Kamerada. Następnie usłyszymy następujące utwory.
W chórze Quo Vadis lub orkiestrze Camerata. Pierwszy utwór Holy Night i następnie Ave Maria zaśpiewa Karolina Podolak, którą mieliśmy już okazję usłyszeć dzisiaj dwukrotnie w utworach Cicha Noc oraz Gesù Bambino. Karolina jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów dla młodej generacji artystów operowych. Jej krystaliczny sopran miała okazję podziwiać publiczność Włoch, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych i oczywiście Kanady. Karolinę akompaniował będzie fenomenalny, niezastąpiony pianista i nasz przyjaciel, pan Bartosz Hadała. Gorące brawa!
Mateusz Lachiewicz. Przypomnę tylko, że jest on również współaranżarem utworu Gory Gwiazda Jezusowi, który usłyszeliśmy wcześniej. Mateuszowi towarzyszyć będzie zespół Kamerata. Przy okazji chciałbym złożyć specjalne podziękowanie dla pianisty pana Wojtka Bochenka za wielokrotne wspieranie orkiestry swoim talentem. Słyszycie państwo ten utwór, o którym wspomniał nasz prowadzący. Jeszcze jest jeden utwór, Ave Maria, które Roma. Thank you.
Drodzy Państwo, niech czas Bożego Narodzenia rozbrzmiewa dźwiękami kolęd. Śpiewajmy je w naszych domach i przy wigilijnym stole. Podczas rodzinnych spacerów czy wykonywania prozaicznych, codziennych zajęć. Niech przy dźwiękach kolęd zapadają w spokojny sen nasze dzieci i wnuki. Tradycja w narodzie – rzecz święta. Przy tej okazji zapraszam i zachęcam gorąco do śpiewania i grania razem z nami. Dołączcie do chóru Quo Vadis albo orkiestry Camerata. Mamy wśród nas wiele muzykujących rodzin. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych utworów. Będą to Christmas Sanctus, kolejny Remember There is Christmas. Muzykę i tekst napisał pan Mariusz Michalak. Lulajże Jezuniu oraz Mizerna Cicha w aranżacji pana Mariusza Michalaka. Prosimy o brawo.
teraz przybierzeli do Betlejem, także w aranżacji pana Mariusza Michalaka. Brawa za Henta. Partycypować. Ok, więc teraz prosimy do wspólnego śpiewania Lili, każdy zna tekst, prawda? Oddaję mikrofon Karolinie. Zapomniałem o kimś? Nie. Zapomnieliśmy o maestro. Maestro będzie na dwie strony dyrygował, także wszystkich Państwa zapraszamy do włączenia się do tego śpiewania na bis kolędowania. Thank you.
Następny utwór to Triumfy. Najbardziej ulubiona, którą lubisz śpiewać sam, no jak to, jesteś sam. Tak, jak jestem sam, to nie było miejsca dla ciebie. Tak? Tak. Dlaczego? No bo tekst jest niesamowity, głęboki i ujmuje wszystko to, co ten tekst ma ująć, czyli że często nie ma miejsca na to najważniejsze w życiu. Kiedy następny koncert? Oj, chyba dwa się szykują. Jeden koncert pieśni pasyjnej. No i może drugi koncert będzie pieśni, a taki celebrujący zmartwychwstanie. Ale to jest plan, jeszcze nie obiecuję. Tutaj, w tym kościele świętego Ignacego de Mazenod. No to już zapraszamy, żeby śledzić. Oczywiście, zapraszam, żeby zarezerwować czas. Właśnie, i wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby nie był gorszy pod względem artystycznym. Nawzajem, całej Polonii, tego samego. Dużo zdrowia, szczęścia, wiary w siłę.